Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w podcaście Kultury Liberalnej, który przygotowaliśmy w ramach projektu Praworządźmy, czyli w prostych słowach o skomplikowanym bardzo procesie prób upartyjnienia, upolitycznienia systemu sprawiedliwości. Moim gościem jest Michał Wawrykiewicz, adwokat, współtwórca inicjatywy Wolne Sądy. Dzień dobry. Która w proces nagłaśniania z kolei, wyjaśniania i przeciwdziałania kryzysowi praworządności jest mocno bardzo zaawansowana. Broni się przed sądem prześladowanych sędziów, prawda? Tak, bardzo wielu w ostatnich latach. Działamy też w ramach Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, który jest taką platformą, koalicją współpracy 13 organizacji, w tym stowarzyszeń sędziowskich, prokuratorskich, adwokackich, i organizujemy obronę tym sędziom, tym prokuratorom, którzy są prześladowani przez państwo za obronę standardów prawa, państwa prawa. Mhm. Powiem ci, że ja mam pewien kłopot ze standardami państwa prawa, polegający na tym, że słyszę już od lat, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje jakieś orzeczenie, jakieś zabezpieczenia. Stwierdza na przykład, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Tych orzeczeń już było sporo, wciąż są nowe. Ostatnio powstała znowu Komisja Europejska, skierowała do TSUE skargę na Polskę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, który to Trybunał z kolei wcześniej orzekł, że orzeczenia TSUE są niezgodne z polską konstytucją. Ja już się z tym pogubiłam. Czy mógłbyś mi powiedzieć w skrócie, w punktach, co TSUE na temat Polski powiedziało, czego ono w ogóle chce od tej Polski i co na to Polska? Pierwsza rzecz, zaczynając od końca, czyli od tego, czego TSUE chce od Polski, to warto podkreślić, bo ten argument pojawia się w przestrzeni publicznej, jest wielokrotnie powtarzany przez rządzących, że Unia Europejska nie ma prawa wtrącać się w kwestie administracji, tworzenia zmian wymiaru sprawiedliwości w państwie członkowskim. I to jest prawda, ale pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że to sądownictwo jest niezależne, bezstronne i ustanowione sądy są na podstawie prawa. O tym mówi artykuł 19 Traktatu o Unii Europejskiej, zasada skutecznej ochrony sądowej, która przysługuje każdemu obywatelowi Unii Europejskiej, i Karta Praw Podstawowych, artykuł 47, który mówi o tym, że każdemu z nas przysługuje prawo do niezależnego, bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie ustaw. Więc to nie jest prawda, że Unia Europejska nie może ingerować. Może ingerować, jeśli niezależność sądownictwa jest zagrożona. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to, dlaczego mamy tak wiele spraw zarówno przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu, jak i przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Dlatego, że różne obszary wymiaru sprawiedliwości zostały po prostu zdewastowane. Począwszy od Trybunału Konstytucyjnego, przez Krajową Radę Sądownictwa, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, postępowania dyscyplinarne i tak dalej, i tak dalej. I tych różnych obszarów, tych różnych naruszeń dotyczą poszczególne postępowania. Chociażby to ostatnie postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości, które skończyło się niedawnym wyrokiem, dotyczyło na przykład ustawy kagańcowej, czyli bardzo istotnego, restrykcyjnego prawa, które zostało uchwalone w walentynki 20 roku, które mówi, że każdy sędzia polski, który kwestionuje status nielegalnej neo-KRS, który kwestionuje status, prawidłowość powołania neosędziów, jest ścigany dyscyplinarnie, czyli tak naprawdę nakłada się ten kaganiec na jego usta, stąd ustawa kagańcowa. I ten ostatni wyrok dotyczył ustawy kagańcowej i Trybunał potwierdził, że ta ustawa, to prawo jest niezgodne ze standardami unijnymi, oczywiście narusza prawo do niezależnego sądu, ale tak jak powiedziałaś, wcześniej mieliśmy szereg orzeczeń dotyczących najpierw sędziów Sądu Najwyższego, to zabezpieczenie, słynne pierwsze duże zwycięstwo instytucji unijnych, ale też społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, które bardzo domagało się tej interwencji ze strony Unii Europejskiej, czyli zabezpieczenie 19 października 2018 roku. Trybunał Sprawiedliwości mówi, sędziowie Sądu Najwyższego, którzy zostali usunięci nielegalnie, ci, którzy mieli 65 lat, w tym pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf, powinni wrócić do orzekania, bo to ich usunięcie było nielegalne, niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Potem mieliśmy orzeczenia chociażby w sprawie
AK, w której miałem przyjemność razem z mecenas Sylwią Gregorczyk-Abram reprezentować polskich sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu AK, Administracyjnego. Czyli... Sprawa AK, bardzo ładny akronim, ale to jest od nazwiska pana sędziego Andrzeja Kuby. Tak się określa sprawy w Trybunale Sprawiedliwości inicjałami. I w tej sprawie po raz pierwszy zostały zadane tak zwane pytania prejudycjalne. To są pytania, straszne które... Słowo. Straszne słowo. Ale tak naprawdę chodzi o pytania wstępne, przed orzekaniem. Jeżeli polski sąd lub jakikolwiek sąd w kraju Unii Europejskiej ma wątpliwość co do interpretacji prawa unijnego, ma wątpliwość, czy prawo krajowe jest zgodne z traktatami, to może się zapytać Trybunału w Luksemburgu i prosić o wyjaśnienie, o interpretację. Jeśli jest to sąd najwyższej instancji, czyli jest to sąd najwyższy NSA, to musi się zapytać, jeśli taka wątpliwość jest. I wtedy taka sytuacja miała miejsce. Sąd najwyższy zapytał, czy Krajowa Rada Sądownictwa utworzona na podstawie tych przepisów uchwalonych w 2017 roku jest nadal radą, o której mowa w Konstytucji, czyli jest niezależnym organem, który może stać na straży niezależności sądownictwa i przede wszystkim od strony tej praktycznej, czy może awansować sędziów, czy może te nominacje przedstawiać prezydentowi. To było pierwsze pytanie i drugie pytanie dotyczyło Izby Dyscyplinarnej, czy ta Izba Dyscyplinarna jest w ogóle sądem. I w tej sprawie AK po raz pierwszy Trybunał nakreślił bardzo wyraźnie kryteria, na podstawie których potem została wydana taka słynna uchwała połączonych izb Sądu Najwyższego. Pamiętamy ten obrazek, tak, gdzie 60 sędziów Sądu Najwyższego zasiada w jednej sali i wtedy po raz kolejny powtórzono w sposób taki jednoznaczny. Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Krajowa Rada Sądownictwa w tym kształcie nie jest niezależną radą, która może powoływać sędziów. Także tutaj też podaję przykłady wielu znaczących zwycięstw przed trybunałami europejskimi, które po pierwsze określiły, że wszystkie zmiany, wszystkie co do jednej, zrobione, zdziałane przez obecną władzę w ramach, jak to oni nazywają, reformy wymiaru sprawiedliwości, były niezgodne ze standardami europejskimi. Czyli KRS, Izba Dyscyplinarna, ustawa kagańcowa i Trybunał Konstytucyjny. Wyrzucenie sędziów Sądu Najwyższego. Mhm. Trybunał Konstytucyjny, na razie, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w słynnej sprawie Xeroflor w 2021 roku. Powiedział, że Trybunał z dublerami w składzie nie jest niezawisłym, bezstronnym sądem ustanowionym na podstawie ustawy, czyli narusza artykuł 6 konwencji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Teraz mamy kolejne postępowanie, tym razem przed Luksemburgiem, przed Trybunałem Sprawiedliwości, złożone dosłownie niedawno, złożona skarga przez Komisję Europejską i ona dotyczy już nie tylko dublerów, ale także prezesury, bo jak wiemy, Julia Przyłębska od samego początku była wadliwie powołana na stanowisko prezesa, więc w zasadzie cały ten organ i wszystkie jego orzeczenia należy traktować jako nieistniejące, te wydane z udziałem dublerów. To jest wszystko naruszenie zarówno standardów konstytucyjnych, jak i europejskich. No i oczywiście, jak już zaczęliśmy mówić o Europejskim Trybunale Praw Człowieka, to on ma też ogromne znaczenie. Jego orzecznictwo jest już bardzo szerokie. W tej chwili spraw dotyczących praworządności trwa ponad, które są toczone przed ETPC, to jest ponad 100. Czego one dotyczą? No one dotyczą różnych naruszeń indywidualnych dotyczących poszczególnych sędziów, usunięcia, zawieszenia sędziego, nękania. No przecież ostatnia sprawa, którą też my mieliśmy okazję z Marią Eichardt i Sylwią Gregorczyk-Abram prowadzić, dotycząca sędziego Igora Tulei. Też zwycięstwo przed Trybunałem Strasburskim, gdzie Trybunał powiedział o naruszeniu trzech przepisów konwencji. Prawa do sądu, artykuł 6, prawa do ochrony życia prywatnego, artykuł 8 i prawa do wolności słowa, artykuł 10. Czyli zbadał Trybunał w tym wypadku case sędziego Tulei, jego nękania, jego ograniczania wolności wypowiedzi, jego zawieszenia przez Izbę Dyscyplinarną, czyli przez nie sąd, zabrania mu możliwości wykonywania pracy. Ale też ważny aspekt tej sprawy jest taki, że ci wszyscy ludzie, którzy w sprawach których sędzia Tuleja był sądem karnym, który prowadził ich sprawy, w tych wszystkich sprawach postępowania musiały toczyć się od nowa, dlatego że sędziego Tuleje
siłowo, podobnie jak sędziego Gonciarka i wielu innych, siłowo odsunięto od orzekania, a w sprawach karnych, jeśli zmienia się skład sądu, to trzeba sprawę toczyć od nowa. A to są poważne część sprawy. Konsekwencji. Obaj ci sędziowie orzekają w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie toczą się postępowania o morderstwa, o zorganizowane grupy przestępcze. To są naprawdę bardzo, bardzo poważne, skomplikowane, wielotomowe sprawy, które toczą się niekiedy latami i trzeba było je toczyć, prowadzić od nowa. Więc to są tego typu konsekwencje i może już na koniec tego krótkiego podsumowania spraw przed europejskimi trybunałami. Co ważne, ostatnio Trybunał powiedział w wyroku z tego miesiąca, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że wszystkie orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, które zapadły wcześniej, należy traktować jako nieistniejące. Trzeba posługiwać się zasadą pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej i zasadą lojalnej współpracy i na podstawie, biorąc pod uwagę te zasady, wszystkie orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, tak zwane orzeczenia, należy pomijać. Czyli nie ma żadnych konsekwencji prawnej tych orzeczeń. A to z kolei powoduje, że na przykład strony postępowań tych, o których powiedziałem w sprawach karnych, które musiały toczyć postępowanie od nowa, mogą to zaskarżać, bo mogą powiedzieć, przecież te postępowania powinny być kontynuowane. Sędzia Tuleja, sędzia Gonciarek i wielu innych sędziów, którzy orzekali i zostali odsunięci, powinni prowadzić te procesy do końca. Więc to, co zrobiła obecna władza w wymiarze sprawiedliwości, to jest niewyobrażalny chaos, niewyobrażalna utrata zaufania, spowolnienie postępowań, no brak respektowania polskich orzeczeń na arenie międzynarodowej. Pamiętajmy, że jesteśmy częścią europejskiej przestrzeni prawnej, w której uznawanie wyroków odbywa się na zasadzie automatyzmu. Jeśli nie ma zaufania do jednego z tych jurysdykcji, jak w odniesieniu do Polski, to te orzeczenia nie są uznawane. I tak teraz dzieje się w stosunku do Polski. Więc odbudowa tego zaufania do polskiego wymiaru sprawiedliwości na pewno nie będzie prosta i zabierze sporo czasu. Mhm. Mówiłeś o konsekwencjach takich, które odczuje ktoś, kto bierze udział w procesie sądowym, o konsekwencjach wynikających z tego, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej i prawa europejskiego, ale są też inne konsekwencje, takie, że trzeba będzie to odmienić kiedyś. Odwrócić. Mhm. I to nie będzie łatwe. Bo po pierwsze, w Sejmie będzie bardzo silna opozycja. Jeżeli oczywiście przyjmujemy pozytywny scenariusz spraw, tak? Czyli obecna opozycja wygrywa wybory. Opozycją staje się Prawo i Sprawiedliwość. Więc należy się spodziewać, że to będzie bardzo silna opozycja. Prezydentem jeszcze przez jakiś czas będzie Andrzej Duda. Będzie kolejna duża siła, jeżeli wierzyć sondażom, w postaci Konfederacji, a i cała obecna opozycja nie jest jednomyślna na temat tego, w jakiej skali, do jakiego stopnia odwracać te zmiany. Wolne sądy mają bardzo daleko idące przekonania co do tego, prawda, że należy unieważnić. My się trzymamy litery prawa i tego, co mówią europejskie wyroki, bo czyli tak naprawdę tę mapę drogową, jak należy restytuować praworządność w Polsce, nakreśliły trybunały europejskie, zarówno Strasburg, jak i Luksemburg, które opisały, co w tych zmianach naruszało standardy europejskie. W zasadzie wszystko, co zostało wprowadzone, bo nie oszukujmy się, od samego początku obecna władza miała jeden cel, nie zreformować sądownictwo, tylko podporządkować je politycznie. Jak zresztą każdy autokratyczny rząd na świecie w pierwszej kolejności chce zneutralizować sądy, spowodować, żeby wydawały tylko takie orzeczenia, jakich władza oczekuje, że jeśli trzeba kogoś wsadzić do więzienia, to mają to zrobić i tak dalej. I taki był cel. Więc teraz odwrócenie tego, naprawa państwa prawa, co do tego się zgadzam, że na pewno będzie to trudny proces. Będzie to precedensowy proces. Nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją wcześniej. Natomiast
Prawnicy nie przespali tych ostatnich lat. Przygotowali cały szereg już gotowych rozwiązań legislacyjnych. Nie tylko na odwrócenie szkód, ale i na reformę. Absolutnie. Tak, bo to mamy o tym aktualny numer kultury liberalnej, w którym właśnie podkreślane jest to, i chciałabym, aby to wybrzmiało, że nigdy nie było mowy o tym, że ma być po prostu powrót do roku 2015, tylko prawnicy podkreślają od początku, że im również zależy na reformie sądu, tak? No oczywiście. Bo te wszystkie pseudoreformy odbyły się dlatego, że trzeba było zreformować system sądownictwa. Nie zaprzeczacie, trzeba było. Absolutnie to było paliwo PiS-u w roku 15, 16, 17, kiedy niszczono niezależność sądownictwa, bo wmawiano społeczeństwu, że my reformujemy, my spowodujemy, że te sądy będą działać lepiej, sprawniej i sprawiedliwiej. I trzeba to zrobić, trzeba przeprowadzić realną reformę wymiaru sprawiedliwości i w tym kierunku te projekty, które zostały ostatnio położone w trakcie Kongresu Prawników Polskich, przede wszystkim przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, które wykonało ogromną pracę w tym zakresie, ale też przez Fundację Batorego, przez Lex Superomnia, Stowarzyszenie Prokuratorskie. To jest cały pakiet zmian w wymiarze sprawiedliwości, które ma po pierwsze restytuować praworządność, bo to jest podstawa, bez tego nie możemy ruszyć dalej, ale z drugiej strony stworzyć nowoczesny wymiar sprawiedliwości na miarę XXI wieku, który już nie będzie takim urzędem jak za króla Ćwieczka, gdzie akta są wożone w starych wózkach, zakurzone i tak dalej, tylko jest to nowoczesny urząd z dostępem, z digitalizowanymi aktami, z dostępem przez sieć, z taką przyjazną obsługą klienta, z uproszczonymi, unowocześnionymi procedurami, z udziałem sędziów handlowych, z udziałem czynnika społecznego takim właściwym i tak dalej, i tak dalej, z całym szeregiem zmian, z tym zwiększeniem dostępu, tego access to justice, dostępu do wymiaru sprawiedliwości ludzi, do obsługi prawnej i tak dalej. Więc to oczywiście trzeba zrobić, ale cofnijmy się jeszcze do tej restytucji, bo to jest ogromnie ważne, żeby to, co powiedziałaś, że my podchodzimy w sposób taki bardzo pryncypialny, to jest prawda, dlatego że uważam, że nie można naprawić wymiaru sprawiedliwości po łebkach. Nie można tego zrobić w połowie czy w ćwierci. Trzeba w 100% wykonać orzeczenia europejskich trybunałów. Powiedz mi, czy należy cofnąć wszelkie nominacje sędziowskie po 17 roku? Jest w tym zakresie projekt, który został złożony nawet do Sejmu, przygotowany, zadraftowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja i złożony w ramach szerokiej koalicji Porozumienia dla Praworządności, w której również jako Wolne Sądy uczestniczyliśmy. I ten projekt przewiduje, że wszystkie nominacje, że wszyscy ludzie, którzy są nazywani neosędziami, którzy dostali nominacje przez neo-KRS, powinni wrócić na swoje miejsca. Z jednym wyjątkiem, z wyjątkiem asesorów, w których nominacji Krajowa Rada Sądownictwa tak naprawdę nie ma żadnego kluczowej roli. To jest zupełnie formalna rola i to też jest przewidziane w tej ustawie, ale wszyscy przede wszystkim, którzy dostali te nielegalne awanse, którzy niejednokrotnie przeszli z sądu rejonowego w ciągu jednego roku do Sądu Najwyższego, muszą wrócić na swoje miejsca. Jeśli oni będą chcieli brać udział w nowych konkursach przed legalną, prawidłowo powołaną zgodnie z konstytucją Krajową Radą Sądownictwa, nie ma ku temu przeszkód. Mogą stawać do takich konkursów i jeśli są na tyle dobrzy, to awansują, ale wiemy doskonale, że w ciągu ostatnich lat te nominacje przed neo-KRS-em były stricte polityczne. Tam rządziły wyłącznie układy towarzyskie, polityczne, które promowały swoich ludzi, którzy są lojalni wobec władzy i tacy ludzie nie mogą zajmować dalej tych pozycji, które zajmują, czyli zasiadać w sądach apelacyjnych, w Sądzie Najwyższym, bo to po prostu urąga standardom konstytucyjnym i narusza też prawo unijne. Także wszyscy neosędziowie muszą wrócić na swoje miejsca i jeżeli będą chcieli, mogą. To nie jest kara, to nie jest vendetta. Mhm. To jest po prostu systemowa naprawa, bo pamiętajmy, co by się wydarzyło, czy wyobraźmy sobie, co by się wydarzyło, gdyby tak się nie stało. Wtedy będziemy mieli gnijący wymiar sprawiedliwości przez następne kilkadziesiąt lat. To znaczy, można podważać wiele różnych wyroków. Wyroków. Te rozwiązania legislacyjne, które teraz są, przewidują ochronę obywateli, czyli wszystkie wyroki wydane z udziałem neosędziów
mają co do zasady pozostać ważne, bo nie mogą obywatele ponosić negatywnych konsekwencji tego, co narozrabiała obecna władza w ciągu ostatnich lat. Jeśli ktoś będzie chciał, to będzie miał prawo oczywiście zaskarżenia, złożenia skargi o wznowienie postępowania i tak dalej, czyli użycia normalnych środków procesowych, podważając, że w jego sprawie wyrok wydał neosędzia. Ale ktoś, kto nie będzie chciał, to nie będzie musiał tego robić. Te wyroki co do zasady zostają, więc opowieści premiera czy kogokolwiek o tym, że miliony wyroków zostaną unieważnione, nie są prawdziwe. Tego nie przewidują absolutnie te projekty. One są bezpieczne, przemyślane, środowisko sędziowskie bierze za to odpowiedzialność, biorą też na barki swoje ogromny wysiłek przeprowadzenia tej naprawy wymiaru sprawiedliwości, ale on jest absolutnie konieczny. W przeciwnym razie będziemy mieli skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez następne 25 lat i Polska będzie ponosić finansowe konsekwencje tego. Za każdym razem Trybunał, w każdej sprawie, w której orzeczenia wydaje neosędzia, Trybunał zasądza odszkodowania od rządu polskiego i my jako podatnicy musimy ponosić finansowe konsekwencje tych wszystkich zmian. Więc ta naprawa musi mieć charakter systemowy. Ona nie może być indywidualną weryfikacją, jak niektórzy mówią. To ma być naprawa systemowa, a wszyscy ci, którzy uczestniczyli w tej destrukcji wymiaru sprawiedliwości, jak ładnie profesor Wróbel ich nazywa, akuszerami destrukcji państwa prawa, nie zostaną co do zasady ukarani. To znaczy oni mogą nadal uczestniczyć, mogą nadal stawać do konkursów przed Krajową Radą Sądownictwa i próbować swoich sił, ale już w uczciwych, transparentnych konkursach. Ale jeśli popełnili delikty dyscyplinarne, bądź też niekiedy przestępstwa, to oczywiście powinna ich spotkać za to adekwatna kara, czy dyscyplinarna, czy też w ramach postępowań karnych. A co z autorami tych zmian? Bo powiedzmy sobie tak, jeden autor, współautor jest oczywisty, minister Zbigniew Ziobro, który przejął funkcję prokuratora generalnego, co skutkowało upolitycznieniem prokuratury. Jest też współodpowiedzialny za zmiany w systemie sądownictwa. Tutaj bardzo łatwo wskazać nazwisko. Jest drugi autor w ogóle zmian w Polsce, a właściwie pierwszy po roku 2015, Jarosław Kaczyński, który nie jest nigdzie podpisany pod tymi zmianami, bo był ich inspiratorem, a nie autorem oficjalnie. Po drugie są immunitety poselskie, które jeżeli PiS przegra wybory, to ci panowie będą mieli. I tak, będą posłami prawdopodobnie. Więc czy twoim zdaniem jest w ogóle możliwa odpowiedzialność za te zmiany i za ten chaos, który powstał? Bo to też, no dodajmy, to są kwestie finansowe. Polska nie dostaje pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy, dlatego że nie spełniła kamienia milowego, którym jest praworządność. Czy twoim zdaniem należy w ogóle ich pociągnąć do odpowiedzialności osobistej za to? Czy to jest niemożliwe? Absolutnie jest to możliwe i jest to konieczne, dlatego że nie może tak być w imię przyszłości i przyszłych pokoleń, żeby ten zamach konstytucyjny i to zło, które się wydarzyło w wymiarze sprawiedliwości, te krzywdy ludzkie, bo przecież bardzo wielu sędziów, prokuratorów indywidualnie było nękanych, krzywdzonych, kampania hejtu wobec nich organizowana, pamiętamy słynną aferę hejterską, tego zła było i jest nadal bardzo wiele, bo pamiętajmy, że nadal dzisiaj, mimo tego, że Polska stara się o środki z Krajowego Planu Odbudowy, są wszczynane kolejne postępowania dyscyplinarne wobec sędziego starosty, wobec sędziego Żurka i tak dalej. Postępowania za co? Nie za to, że oni popełnili jakieś delikty, tylko za to, że stosują prawo europejskie. Więc odpowiedzialność bezwzględnie tak. Uważam, że jest możliwa. Trzeba na jedną rzecz zwrócić uwagę. To nie ma być odpowiedzialność o charakterze politycznym, bo to jest zupełnie osobna sprawa. Czyli nie politycy mają w przyszłej partii rządzącej, mają wymierzać tę odpowiedzialność. Odpowiedzialność ma wymierzać sąd, niezależny, bezstronny sąd, a akty, ewentualne oskarżenia ma formułować niezależna prokuratura. Ale jak to robić, jak ktoś ma immunitet?
Immunitet można uchylić, parlament może uchylić immunitet na wniosek organu ścigania, więc to tutaj nie ma problemu z odpowiedzialnością także karną, ale podstawą jakiegokolwiek systemu odpowiedzialności za to zło, za przestępstwa, które były popełnione, jest odbudowanie, czy też utworzenie od nowa zupełnie prokuratury, która jest niezależnym organem ścigania, która działa w interesie publicznym, naszym interesie, która zapewnia przestrzeganie praworządności i która ściga przestępców. Stowarzyszenie prokuratorów Lex Super Omnia przygotowało już projekt ustawy o nowej prokuraturze i wierzę w to, że ta prokuratura będzie prokuraturą całkowicie niezależną, taką, która powinna funkcjonować w demokratycznym państwie w naszych ramach konstytucyjnych. No i niezależne sądy, które też wierzę, że będą w sposób całkowicie bezstronny rozstrzygać te sprawy, rozpoznawać wnioski prokuratury. Ale odpowiedzialność, tak jak słusznie zwróciłaś uwagę, powinna też mieć charakter cywilny, finansowy, bo przecież to jest sytuacja absolutnie bezprecedensowa, że Polska straciła w tej chwili, nie ma dostępu już od półtora roku do 58 miliardów euro z funduszu odbudowy. Przecież to był gigantyczny plan dla całej Europy, wart w sumie 800 miliardów euro. To taki kolejny plan Marszala, którego Polska nie dostała. Tak jak nie dostaliśmy tego w czasach stalinowskich, tak nie dostajemy teraz. A 58 miliardów to jest kwota odpowiadająca mniej więcej połowie rocznego budżetu Polski. Czyli wyobrażamy sobie, gdyby takie pieniądze wpłynęły do Polski, jak zmieniłoby to naszą sytuację ekonomiczną, jak mogłoby wpłynąć na inflację, na rozwój biznesu, na rozwój infrastruktury, rolnictwa, przedsiębiorców, świadczenia społeczne i tak dalej, i tak dalej. To jest zmiana ogromna jakościowa. To nie są miliony, to są dziesiątki miliardów euro. I konkretne osoby, które doprowadziły i ostentacyjnie lekceważą orzeczenia europejskich trybunałów, które doprowadziły do tej sytuacji i to robią, są odpowiedzialne za to, że tych pieniędzy nie mamy, więc ta odpowiedzialność wierzę też, że będzie ponoszona. Jak wspomniałaś o prezesie partii rządzącej, który nic nie podpisał, no to też pamiętajmy, że formy popełnienia przestępstwa są bardzo różne. To nie jest tylko podpisanie, to jest także pomocnictwo, to jest także podżeganie, to jest także sprawstwo kierownicze, to są prawo karne zna bardzo wiele różnych form popełnienia przestępstwa i wierzę w to, że w przyszłości, a nie mam co do tego wątpliwości, kto kierował tym państwem, kto kieruje nadal, kto wydaje polecenia, kto podżega do tego, aby w ten sposób funkcjonowała struktura władzy dzisiaj i aby lekceważyła po prostu standardy i konstytucyjne, i europejskie, więc wierzę w to, że ta niezależna prokuratura i niezależne, bezstronne sądy ocenią to w przyszłości odpowiednio, należycie. On jednak nie można pominąć czynnika politycznego. Pamiętam, że po roku 2015, albo tuż przed, kiedy się już spodziewano zmiany politycznej w Polsce, bardzo dużo mówiło się o tym, że teraz pisowcy zaczną wsadzać do więzień. Że już szykują, że mają gotowe już akty oskarżenia niemalże, że oczekiwano, aż będą wielkie prześladowania obecnej opozycji. To się nie stało, ale pamiętam też klimat, który temu towarzyszył. To było bardzo nieoczekiwane społecznie. To by bardzo źle, nie wiem, czy może coś jeszcze gorzej świadczyć, ale bardzo źle by świadczyło o tej władzy. Czy ty uważasz, że politycznie korzystnie by to było, gdyby to samo zrobiła przyszła ewentualna władza? Nawet biorąc pod uwagę, że jej by się to udało. Ja myślę, że obecna ekipa rządząca bardzo usilnie starała się wsadzać do więzień poprzednią ekipę polityczną, ale jej się nie udało, dlatego że nie znaleźli żadnego przestępstwa. Gdyby znaleźli, to przecież mają w swoich rękach prokuraturę. Mogliby... Ta prokuratura jest całkowicie podporządkowana politycznie. Mamy w jednym ręku funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Wiemy, jak funkcjonuje prokuratura, jeżeli ktokolwiek próbuje być niezależny, tak jak na przykład prokurator Ewa Wrzosek, prokurator Katarzyna Kwiatkowska, prokurator Krzysztof Parchimowicz, oni są prześladowani natychmiast, więc
ta prokuratura mogłaby dowolne akty oskarżenia składać. Próbowano przeciwko różnym politykom działać, próbowano aresztować pana mecenasa Giertycha, ale na szczęście mamy nadal, i to było coś, o co biła się ta władza przez te ostatnie 8 lat, podporządkować sobie politycznie sądy tak, żeby jeśli składamy wniosek o tymczasowe aresztowanie, to ten sąd ma go klepnąć. Okazało się, że w sądach polskich zasiada większość bardzo dzielnych, odważnych, niezależnych sędziów, którzy oparli się tej żądzy i temu efektowi mrożącemu, który wywołuje władza, który próbuje sparaliżować wszystkich sędziów, żeby się bali, bo jak chociażby ostatnio kilka dni temu minister sprawiedliwości zapowiada, będziemy przyglądać się, trałować akta pani sędzi, która wydała niekorzystny wyrok w sprawie naszej ulubienicy. Więc to jest efekt mrożący, ale temu sędziowie się nie poddali. I to jest piękne, to jest wspaniała postawa i sędziów, i wielu prokuratorów. Tego chyba się nie spodziewali rządzący. Myśleli, że uda się te sądy bardzo szybko i łatwo podporządkować. Na szczęście się nie udało i dlatego myślę, że nie udała się cała ta operacja wsadzania do więzień opozycji, bo nie mam wątpliwości co do tego, że gdyby mieli takie instrumenty, gdyby mogli, to pewnie już dawno by to zrobili. No i też ogromnie ważna okazała się rola instytucji unijnych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i całej społeczności międzynarodowej, która jednak bardzo zdecydowanie zareagowała i utrudniło to paraliż taki, podporządkowanie całkowite wymiaru sprawiedliwości, bo jeśli by tak nie było, gdybyśmy nie byli w tych strukturach, no to mielibyśmy sytuację podobną pewnie do Turcji, gdzie ponad 3 tysiące sędziów zostało bez procesów wsadzonych do więzień, czy sytuacji białoruskiej. W tej chwili mamy ogromne, gigantyczne protesty w obronie praworządności w Izraelu. Właśnie chciałam zapytać ciebie o to, ponieważ w Izraelu dzieje się coś, co przyschło trochę w Polsce. Znaczy w roku 2017, kiedy były wprowadzane ustawy sądowe, były gigantyczne protesty społeczne. Potem były one coraz mniejsze, 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 aż stały się bardzo małe. Natomiast Izrael bardzo mocno walczy. I chciałam zapytać, czy to jest tak, że praworządność stała się jakby mniej gorąca, mniej modna, mniej porywająca, że inna polityka stała się ciekawsza. Nie ma nawet praworządności za bardzo w tych hasłach wyborczych. No niby tam trochę jest, trochę się mówi, ale nie to rozgrzewa wystąpienia polityków. No, to jest taki długofalowy proces gotowania żaby i rzeczywiście niezwykle trudno jest utrzymać taką temperaturę protestu społecznego przez długie lata. My się po prostu jako społeczeństwo przyzwyczailiśmy do bardzo wielu naruszeń. To, co dzisiaj się dzieje, gdyby się działo w roku 2015 czy 2016, to pewnie mielibyśmy milion osób na ulicach protestujących, ale na początku te naruszenia dotyczyły Trybunału Konstytucyjnego, o którym ogromna część społeczeństwa w ogóle nie wiedziała, o co chodzi, po co jest, do czego służy i na pewno nie ma nic wspólnego z naszymi prawami i wolnościami. W 20 roku, w październiku, okazało się, że po wyroku, tak zwanym wyroku dotyczącym prawa do aborcji, okazało się, że duża część społeczeństwa dostrzegła, że rzeczywiście ten Trybunał Konstytucyjny, obecnie całkowicie atrapowy i podporządkowany, ma ogromne znaczenie dla naszego życia i dowiadujemy się cały czas tego. Natomiast rzeczywiście 2017 rok to było coś niesamowitego, bo jednak ludzie wyszli na ulicę w obronie wartości abstrakcyjnych, nie takich konkretnych, tylko wartości abstrakcyjnych, niezawisłość sędziowska, niezależność sądownictwa, gwarancje, czy unijne, czy konstytucyjne. To jest naprawdę trudne do opowiedzenia, do zrozumienia. My zresztą wtedy jako Wolne Sądy zaczęliśmy funkcjonować, to już 6 lat temu było, i zaczęliśmy przygotowywać wtedy takie krótkie
filmy z udziałem znanych osób o tym, dlaczego niezależność sądownictwa tak naprawdę dotyczy każdego z nas, każdego obywatela, bo każdy z nas się może zderzyć z władzą i spotkać się z sądem, który powinien być, żeby nas ochronić, niezależny i wolny. Ale dlaczego jest taka wielka temperatura protestów społecznych w Izraelu, a u nas jest już chłodno? Po pierwsze ten czas, po drugie Izrael, społeczeństwo obywatelskie wie, że nie ma żadnej innej ochrony. My mamy nadal Unię Europejską, mamy nadal Radę Europy, mamy te dwa trybunały, a oni tego nie mają. I oni wiedzą, że jeśli przegrają batalię o państwo prawa, to utopią się w autorytaryzmie na lata i być może już nie odzyskają demokracji nigdy, a jest to jedyna przecież demokracja w krajach Bliskiego Środkowego Wschodu. I dlatego społeczeństwo, które przez kilkadziesiąt lat nasiąkło tą kulturą i prawną, kulturą demokratyczną, nie chce tego oddać, nie chce stać się po prostu państwem, w którym nikt nie może ochronić praw i wolności obywatelskich. Jeśli jesteś przeciwnikiem władzy, to możesz w każdej chwili trafić chociażby do więzienia i społeczeństwo izraelskie to rozumie i dlatego tak protestuje, ale jestem pełen ogromnego podziwu dla nich, za ich odwagę, za determinację, za to, że tak naprawdę całe społeczeństwo, bo przecież i żołnierze rezerwy, i związki zawodowe, i piloci, i lekarze, i wszystkie grupy społeczne protestują przeciwko temu. U nas myślę, że jednak to wsparcie społeczeństwa obywatelskiego było i jest nadal bardzo ważne, bo od samego początku, od dnia zero, kiedy rząd zaatakował Trybunał Konstytucyjny, to dziesiątki tysięcy ludzi wyszły na ulicę bronić tego Trybunału. I to jest z kolei różnica między nami a Węgrami. Na Węgrzech protestu społecznego, takiego odczuwalnego, czy też reakcji środowisk prawniczych praktycznie nie było i nie ma. I dlatego Węgry utonęły w autorytaryzmie i myślę, że Viktor Orbán będzie rządził do końca swoich dni przez długie lata jeszcze i niestety Węgrzy nie odzyskają demokracji przez długi czas. No, na Węgrzech też bardziej skomplikowana sytuacja była początkowo, z polaryzacją wynikającą zupełnie z czego innego oraz tego, że tam potem została zmieniona konstytucja. Teraz zjednoczona opozycja wybory przegrała, chociaż się starała. Dlatego, że w tej chwili w systemie takim, w jakim są Węgry, już nie da się wygrać wyborów na zasadach takiej fair rywalizacji. I nasza władza też do tego dąży. W zasadzie już jesteśmy w takiej sytuacji, bo system wyborczy został zmieniony. Organy, które są odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów i liczenie wyników, też są już podporządkowane, bo to są ludzie władzy. W końcu mamy Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym, która składa się wyłącznie z neosędziów. I w 2020 roku po wyborach prezydenckich mieliśmy przykład tego, jak ona działa. 6400 protestów wyborczych z Polski i z całego świata wpłynęło do Sądu Najwyższego, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powiedziała, to nie są uzasadnione protesty. Wyniki były ok, wybory były prawidłowo przeprowadzone, więc je zatwierdzamy. Więc jesteśmy już w sytuacji, w której nie będziemy mieli fair elections. Będziemy mieli wybory na nierównych zasadach finansowych, organizacyjnych, czyli propagandowych. Oczywiście media publiczne, media lokalne przejęte przez Orlen. To jest dysproporcja, więc trudno jest w takiej sytuacji wygrać wybory, a na Węgrzech jest jeszcze gorzej. Więc w zasadzie myślę, że tam jest, bo tam nie ma już wolnej prasy, tak. Nie ma środowiska obywatelskiego, NGO-sów. Tak jak powiedziałem, cała wspólnota prawnicza też jest bierna, co też jest ważne, bo jest ogromna różnica między nami a Węgrami, więc ja wierzę w to, że mimo wszystko ta reakcja społeczna w Polsce, reakcja środowisk prawniczych, nasze ogromne zaangażowanie w relacjach z instytucjami unijnymi, zainicjowane sprawy przed trybunałami, to wszystko pomogło i pomoże wyzwolić nam się z tych autokratycznych kleszczy. Tylko wiesz co, wracając do początku naszej rozmowy, chciałam ci powiedzieć, że podkreślasz, że jesteśmy w innej sytuacji niż Izrael, bo my mamy Unię Europejską i instytucje, ale Węgry też mają. A my mamy te instytucje europejskie i co z tego? No właśnie orzeka nasz Trybunał Konstytucyjny dwa razy,
że prawo unijne jest niezgodne niezgodne z polską konstytucją. Dostaje jakieś orzeczenia, jakieś decyzje, jakieś zabezpieczenia i sobie właściwie nic z tego nie robi. Po prostu nie dostaje pieniędzy i też nic sobie z tego nie robi. Więc gdzie ta Unia nam tu pomaga? To po kolei. Jeśli chodzi o Węgry, to brak zaangażowania takiego jak w sprawach polskich ze strony instytucji unijnych wynika stąd, że tam po stronie obywatelskiej czy po stronie środowisk prawniczych, sądów nie ma jakiejkolwiek inicjatywy. Czyli nie są zadawane pytania prejudycjalne, nie ma skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mieliśmy jedną słynną sprawę sędziego Sądu Najwyższego, sprawa Baka przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, wygrana zresztą, ale potem my, jak powiedziałem, mamy w tej chwili ponad 100 spraw, a już kilkadziesiąt zostało rozstrzygniętych. Oni nie mają, więc to trzeba zainicjować. Samo to się nie dzieje. Jeśli chodzi o skargi Komisji Europejskiej, które potem zamieniają się w postępowania i wyroki TSUE, no to też trzeba jakiejś inicjatywy. To była Wielka Koalicja Obywatelska Europa Nie Odpuszczaj w 2018 roku, która naciskała na Komisję Europejską, żeby wszczęła postępowanie przeciw naruszeniom dotyczące sędziów Sądu Najwyższego i tak dalej, w kolejnych miesiącach, latach, to cały czas była praca. Przecież my bardzo często występujemy, czy w Komisji Parlamentarnej, w Europarlamencie, Komisji LIBE, jako eksperci, czy spotykamy się z urzędnikami Komisji Europejskiej jako eksperci. No, jest duża praca wykonywana na tym poziomie, która zresztą przez naszych przeciwników i akolitów partii rządzącej jest nazywana targowicą i zdradą, a absolutnie to nie ma nic z tym wspólnego. To jest praca na rzecz praworządności w Polsce i standardów europejskich. Przecież podpisaliśmy dobrowolnie traktaty unijne, więc to jest raz. Dlaczego tak jest? A druga kwestia, którą poruszyłaś, że nie są wykonywane te wyroki. To też nie do końca tak jest, bo z jednej strony rzeczywiście władza nasza ostentacyjnie lekceważy orzeczenia TSUE czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale z drugiej strony te orzeczenia dają instrumenty polskim sądom, polskim sędziom i oni je wykorzystują. Polski Sąd Najwyższy już mówi w orzeczeniach wprost. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego należy traktować jako nieistniejące, pomijać je i Sąd Najwyższy je pomija. Oczywiście w składach legalnych, tam gdzie są prawdziwi sędziowie, nie neosędziowie, którzy są funkcjonariuszami politycznymi, a nie sędziami, tylko legalni sędziowie prawidłowo powołani do Sądu Najwyższego mówią, pomijamy te orzeczenia. To, że Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekł, że traktaty są niezgodne z konstytucją i Europejska Konwencja Praw Człowieka jest niezgodna z konstytucją, to nikogo to nie interesuje. To co najwyżej budzi jakieś oburzenie i zaciekawienie, że coś takiego funkcjonuje, taki atrapowy teatr polityczny w Polsce. Natomiast to nie ma prawnego żadnego znaczenia. I zmierzamy w tym kierunku, mając coraz to nowe instrumenty unijne, bo od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, że coraz więcej jest tych wyroków, ale to nie jest tak, że one się powtarzają. One dodają kolejne klocki do tego ogromnego, tej budowy, która jest standardem niezależności sądownictwa i to nie tylko standardem dla nas, dla Polski. To jest wykuwany standard na kolejne kilkadziesiąt lat dla całej Europy, dla całej Unii Europejskiej. Z tych wyroków, czy w sprawie AK, o której ci mówiłem wcześniej, czy w sprawie WŻ, Waldemar Żurek, która dotyczy Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, te standardy będą, z tego będzie korzystać cała Europa, bo przecież to autorytarne, populistyczne ukąszenie dotyczy nie tylko nas, ale całej Europy. Także to nie idzie na marne. To jest ogromnie ważny dorobek i my z niego korzystamy, sędziowie z niego korzystają i demokratyczna Polska w przyszłości będzie czerpać pełnymi garściami, żeby chociażby odbudować praworządność w Polsce. No jeszcze jest taka kwestia, że tam, gdzie próbuje się iść na skróty od tyłu nielegalnie, tam się też psuje, no bo mamy sytuację w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej, który się nie może zebrać w pełnym składzie.
bo się skłócił. Więc pewnie bo to się... nie jest sąd, tylko to jest po prostu emanacja konfliktu politycznego tak, w samym jest... rządzie, w samej ekipie rządowej i to jest dokładnie, to nie jest żaden sąd. Jak rząd zadecyduje, dogada się i powie, dobrze, macie klepnąć, to oni to klepną, bo przecież to nie jest sąd, to jest jakiś dosyć śmieszny polityczny teatr, w którym te marionetki wzięły się za głowy i ze sobą się kłócą. I nie sądzę zresztą, żeby do wyborów do czegokolwiek doszło. Natomiast jestem o tym absolutnie przekonany, że po wyborach, jeśli w Polsce demokratyczna opozycja przejmie władzę, to wszelkie relacje z Unią Europejską zostaną naprawione w bardzo krótkim czasie. I te pieniądze z Funduszu Odbudowy uzyskamy bardzo szybko. Jak prezydent podpisze? Nie, nawet nie, dlatego że bardzo w wielu przestrzeniach to jest bardzo ważne. Oczywiście ustawy, zmiany systemowe to jest jedno, ale w bardzo wielu przestrzeniach można działać na podstawie samych wyroków europejskich trybunałów, bo one tworzą reguły. I w wielu płaszczyznach w ogóle nie potrzeba ustaw. Tak jak mieliśmy tę sytuację wspomnianą przeze mnie z 18 roku, kiedy Trybunał Luksemburski powiedział, że sędziowie Sądu Najwyższego, ci powyżej 65 roku życia, mogą wrócić do orzekania. Nie potrzeba było do tego żadnej ustawy. Oni po prostu wrócili do orzekania zaraz po wyroku. No tak, to jest pewien scenariusz, bo biorąc pod uwagę to, że opozycja obecna, nie wliczając Konfederacji, może nie mieć jednak tej większości w Sejmie i Konfederacja będzie potrzebna do przegłosowywania różnych rzeczy. I gdyby to się miało odbywać wyłącznie w Sejmie, nie wygląda to optymistycznie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy, współtwórca tej inicjatywy, mecenas. Ja się nazywam Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin i bardzo Państwu dziękuję za podcast, za wysłuchanie, obejrzenie podcastu w ramach projektu Praworządźmy. Dziękuję. Dziękuję również.